Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Noiciki, naszej kochanej Noiciki. I tak, tą różdżkę chcę teraz mieć na priority. I tutaj ile to czarna dziura potrzebuje many? 180, nie mamy takiej różdżki nawet. Nie mamy takiej różdżki. 170, dycha za mało. No to tak, tak czy inaczej nie mamy jak używać czarnych dziur. To możemy wyrzucić. To możemy sobie wsiąść i w sumie to też możemy sobie wyrzucić. To nie jest akurat żaden problem. Weźmy sobie wodę do końca. Żebyśmy potem nie płakali. Mamy dwa perki teraz i już widać, że nasz pierwszy profit zadziałał. Bardzo mnie to cieszy. To ciekawe, czy te pociski... Jak to ogólnie działa, nie? No bo to też jest zagadka w sumie. Nie mieliśmy tego perka. Zawsze któreś były tam dla nas bardziej odpowiednie. Kurde, nie chciałem w to. Ale taka odporność na kwas na przykład, to by było naprawdę bardzo fajne. Ta różdżka tak zaczęła teraz przymulać. No tak, powiem szczerze, 2 na 10. To i zaczęła przymulać. No, nie czuję się tak pewnie jak z tamtym arsenałem, który mieliśmy wcześniej. Zalejmy to wodą. Coś tam się dzieje. Zamieszajmy, zakotłujmy. Czym ty jesteś? 065282. Wiecie co? Nie jest... O kurde. To jest fajne. O kurde, to jest bardzo fajne. Fakt faktem, może nie do tej różdżki. Nie, wracaj mi z tym. Ale do tej, to ja już bym sobie to wziął. Ale tu mana teraz tak schodzi, jak jasna cholera. Oj, boli, naprawdę boli. To, że to tak kurde schodzi, to boli. Dobra, tam sobie wyrzucił. Bym sobie wyrzucił wszystko i wziąłbym sobie czarne dziury tu. Jest kolejna różdżka. Nie, jesteśmy bezbronni. Jesteśmy bezbronni. Potrzebujemy różdżki, która ma ładowanie many znacznie większe. Ale nie coś takiego. Kula ognia. Fajne. Światło fajne. Ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, kochani. Musimy robić jakieś combo breaki, no. To nie ma innego sposobu jak to. Widziałem tam, że jest kolejna różdżka. Mam nadzieję, że to jest przejście dalsze. I tak, miałem rację. Czym ty jesteś? O, pyłek. Mały unoszący się pocisk, który naprowadza się na bliskie stworzenia. Lipa. Nawet tego nie bierę. Czy w sumie wezmę na chwilę, żeby już nam się to nie pamiętało tutaj jako świecące. Ale muszę oszczędnie z tą różdżką, naprawdę oszczędnie, bo ona w pocisku to może od cholery daje. Ale oprócz tego... Ale oprócz tego też sporo many zabiera. Kurde, gdybyśmy mieli takie pociski poprzednio, jakie to by było piękne. Dycha DPS-a zamiast tam chyba 3, no to to jest różnica. Nie jak poprzednio. Jakaś lipna trójeczka. To się spaliło tam dalej? Mam nadzieję, że tak. A, to w sumie niepotrzebnie to robiłem. Przejście mamy dalej tutaj. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że... Przejścia dalej nie mamy jako takiego samego w sobie. Nie pal się. Przyjacielu, nie pal się. Nie pal, to zabija. Powiedziała paląca osoba, nie? Powiedziała paląca osoba. Żadnych HP upów ani nic tych rzeczy nie widzę, co mnie bardzo martwi. Jego HP upa bym sobie złapał. No i mana się skończyła. No właśnie, o tym właśnie mówię. Naprawdę ta mana się ładuje żenująco... Żenująco wolno. Ale w sumie to ten sam hook.
Bo to chyba nie zabiera manę jako samo w sobie, czy... A nie, zużywa 12. Dobra. Wracamy do starego setupu. Pasy. I tu już mamy świątynię, więc... Teraz rozglądamy się na boki. Właśnie. Się spal. Może tam jest coś ciekawego, ale chyba nie. Ale przynajmniej będziemy mieli wejście już takie bezpośrednie do dołu. No, zlej się tym kwasem. Au. No weź się zlej. Odporność na kwas to jest nasz korowy, że tak powiem, czy taka korowa umiejka, którą będę chciał zdobywać tutaj. Bo tutaj kwasu jest naprawdę od cholery. Ten kwas nieraz tak nam psuje rany. Więc nie ma. O, ale tu jest sklepik z tego co widzę. Widzę sklepik. Dobra, zróbmy to z pomysłem. O, właśnie w ten sposób. I tylko udało się. Co my tu mamy? Magiczna strzała z odliczaniem. Czy to jest lekki strzał? Krąg ropy, propan tank i świetlne wiertło z odliczaniem. Też wziąłbym z przyjemnością, ale co to jest? Lekki strzał. Czym ty jesteś? Sprawia, że pocisk porusza się znacznie szybciej, ale zadaje mniej obrażeń. Bez rewelacji. 340, no dobra, weźmy to. W razie czego mamy już coś do kopania. Wiem, że wydałem na to wszystkie swoje oszczędności, no ale cóż, czasem tak trzeba. W życiu realnym też zazwyczaj tak robię, że wydaję na głupoty. Albo na YouTube'a. Albo na YouTube'a. No dobra, ginta. Potrzebujemy kasy, jak najwięcej kasy. Pazerność razy dwa. Pazerność razy dwa włączamy, kochani. Kasiora, 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 dawać mi kasę. Dawać kasę, gałgany. Oddaj mi swoje pieniądze. Dobra, to jest dynamit. O, cyk. Co my tak słabo latamy? O, widzę różdżkę, kochani, widzę różdżkę. Widzę chyba przeciwnika, który sam się zabił. Baran. Baran. Czym ty jesteś? 07030 W. 108. I widzę, że zaczyna nam to już powoli, 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 tylko stosowaniem, kurde, szkoda. Szkoda, że stosowaniem, naprawdę. Była ta różdżka? To była ta różdżka. Odnowienie 07, 03. No dobra, ale to nie powinno nam robić żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. Tylko tak, to jest plus 07 opóźnienie. Kurde. Więc jeżeli chodzi o to, to ja już wolałbym walić jednym, ale potężnie. No właśnie. No ale tu przynajmniej się mana teraz szybciej ładuje, to znacznie. Opóźnienie minus 58, no właśnie, ale czemu to tak działa jak działa? Wystosowanie pewnie do tego. Ja wolę jednak się tego pozbyć. Wolałbym się tego pozbyć, więc zrobimy to w ten sposób. I chyba w ten sposób. Akurat to ładowanie mnie aż tak nie boli, wiecie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Wyjdzie w sumie w praniu.
Nadal liczę na jakąś lepszą różdżkę, bo z różdżkami to my mamy tutaj lipę straszną. Kopanko by się przydało, o. Faktycznie tych DPS-ów mamy więcej. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Naładujmy sobie wody, bo już nam troszeczkę zaczęło braknąć. Troszeczkę nam tego zaczęło już braknąć. Wow! No mówię, nie ma lipy, nie ma lipy. Rewelacji też nie, ale nie ma lipy. Nie jest źle jeszcze. Bywało tragicznie. Kasy już trochę nadrobiliśmy. Jeszcze oczywiście to nie jest to, co powinno być, nie? Umierać mi tam, dołgany. To poumieraj, jest skrzynia. No kurde, czemu nic ciekawego? Czemu nic ciekawego? Czemu jak zwykle musi być gucio? Nic ciekawego, naprawdę nic, nic a nic. A my sobie dynamit wyrąbaliśmy? Nie, jest. Zróbmy to tak. Dobra. Czy mamy jakieś podpalanie? Dobrze widzę? To dobrze widzę, że mamy podpalanie. O, łóżki. Patrzmy mi stąd. Ale to jebnie zaraz. O dziwo nie. O dziwo nie. Wiem, że to co robię w tej chwili jest niebezpieczne. Ale chcę użyć czarnej dziury w końcu. No i mamy jakąś różdżkę jeszcze. O, 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 o. Krzyżyk. Czym ty jesteś, przyjaciółko? 0,18, 2,5. No, no i obrażenia były 3, to fakt. Nie, no to nie opłaca się w ogóle brać. To się nie opłaca w ogóle brać. Takiej lipy to my nie bierzemy. Dobra, chyba już tutaj wszystko obszukaliśmy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tam jest różdżka, którą zostawiliśmy specjalnie. Weźmy się jeszcze tędy, bo chyba nas tu jednak nie było. Znaczy tu byliśmy, to akurat tak. To mendo jedna mnie tu próbujesz walnąć. Ja się pytam. Tam jest przejście. W ogóle coś mnie chyba zaczyna brać, wiecie? Bo tak czuję, że mnie gardło pobolewa. Jakoś taka ta pogoda jest do kitu. Jakoś pogoda jest do kitu. Dobra, ale tu przejścia niestety nie ma, więc... No, chodźcie tu najpierw. No, umrzyj. Dobra, popadali. Ten też już umarł i nie żyje. No tam szczury latające. No weź się zlej. 92 HP, nie chcę jeszcze schodzić na dół, bo naprawdę mamy sporo HP. Takim HP-kiem to się nie schodzi w dół jeszcze. A, umarł. Konował jeden, umarł, dobra. To gniazdo też chyba wytępiliśmy. No i sporo goldu już naprawdę odrobiliśmy, jeżeli chodzi o to. Jest jakieś wejście na górę? Cóż tu jest? Jest wędka, różdżka. 0,15, 0,20. O ty w dupkę. Jak to pozamieniamy teraz? Obrażenia 35. Kurde. No właśnie. Ale ładowanie many tragiczne. No i teraz zagadka, dwie kulki i armatka. Co powinniśmy z tym zrobić, Phantom? Weź to.
No nie możesz wziąć tego, bo nie masz niestety miejsca. No nie. No i patrz, i potem jak to już siądzie, to już dupa, to już nie ma odwrotu. Albo robimy to w ten sposób. I to ma 35 DPS-a. To nie jest mało. I nie brakuje nam teraz many. Nie brakuje nam teraz many. Jeżeli zrobimy coś takiego. Bez rewelacji. Później 0,7. Jeszcze to? Nie. To nie jest coś, co bym chciał mieć osobiście. Dobra, weźmy to w ten sposób. No ale tą różkę też bym zostawił. Kurde no, tyle fajnych rzeczy. Tyle fajnych rzeczy. To bym wyrzucił, to bym wziął. To bym zamienił. Pomimo wszystko. Używamy teraz tej różdżki. Wiem, że to nie jest jakaś rewelacja, ale to chyba nawet kopie. Słabo, bo słabo, ale kopie. No, to kopie, dobra. Zobaczymy, no jeżeli nie pójdzie z tym, mamy jeszcze sporo HP, więc... Więc na luzie. Tylko tak, ja bym sobie to zrobił w ten sposób jeszcze też. Ponieważ chcę mieć jakieś dynamitki. Jakieś dynamitki chciałbym mieć. No i mamy grzybowa pieczara. Tu już się robi ciekawie. Teoretycznie jestem tu po jakąś różdżkę. Ale nie widzę tu nic ciekawego. Nie wiem, ryzykować, kurde. Nie chciałbym tego ryzykować. Naprawdę to jest też spoko run. Zaraz umrzemy, a nie mamy jakiegoś takiego bursta, żeby ich tam pokonywać bez żadnego problemu. Dlatego ja bym stąd zrezygnował, nie szedł tędy. Ale nie wiem, czy ja też nie zmienię naszego persetu, jeżeli chodzi o strzelanie, wiecie co? Bo tak... No bez szału. O ty. O. Kim ty kurwa jesteś? Gnoju. To jest fajne. Ej, serio? No bez jaj, naprawdę. Ile się można teleportować, no? On jeszcze kurwa chuj wie czym strzela. Teraz tam tych bogów obrazi i będziemy mieć problem. Gamoń. W ten sposób to my tego nie zrobimy. No i teraz nie wiem naprawdę gdzie jestem. Naprawdę czuję jakby to nasze latanie było bardzo spowolnione. Nie wiem dlaczego. To tylko moja kwestia, moja wyobraźnia tak naprawdę. Nie mam pojęcia. Też nie żyjesz. Tam była różdżka kurde i to chyba tu. Dobra, przejdźmy tędy. Lawa! Uuu. 07, 060, no ładowanie many też tragedia. Nie chcę tego. Tu robaczek zaczął umierać. 87 HP. Co ty myślałeś, że starego wygę pokonasz? A i co? O fuck, nie, no i dupa, no i dupa. No i oczywiście teraz już, już nie potrzebujemy, nie? 18 HP. Nie wiem, jeżeli mi się to uda jeszcze wygrać, to wątpię, ale spróbujemy. No właśnie, nie uda się. Tak jakże myślał. No niestety.
Kurwa! Nowe postępy 4. To bazowanie. Co i to tyle? Nie. Wiesz co, błąd zrobiłem, że nie poszedłem w dół. Jestem znów na siebie zły, serio. Jestem na siebie zły. Te pierdolone teleporty, bo naprawdę inaczej ich nie nazwę, po prostu nie wykończą. Tak ja pod tym względem wykończę. Co tu jest? Ło. Ło. Magiczna rakieta. No i shit, here we go again. Ale to było dobre. I znów mamy niskie DPS-y, niską szybkostrzelność, no ale mówię, to akurat... Moim zdaniem te teleporty nie powinny tak działać, bo te teleporty są bardziej irytujące niż wkurzające. Nie, tfu, co ja powiedziałem. Inaczej. Te teleporty są bardziej wkurzające niż jakieś tam trudne, no bo wiadomo... Strzelasz, no i co? No i cię zaraz teleportuje. Moim zdaniem to nie jest... To nie jest fair wobec gracza. Oj, krąg bez ruchu. 0,3... No nie, no to jest bez sensu, na tego nie biorę. Wezmę co najwyżej tak. Tak. No, wyrzuć to. Nie chcę tej różki, jest do dupy. Naprawdę czekam, aż w końcu znajdziemy coś fajnego, tak jak na poprzedniej rozgrywce. I kurde, trafia raz na 20 podejść, no. Już nie powiem, bo teraz akurat mieliśmy fajny ten perset, bo jakbyśmy weszli na dół, to pewnie byśmy jeszcze ze dwa perki złapali. I może to też inaczej by jakoś jeszcze poszło, a tak, no niestety. Głupio zrobiłem, nie potrzebuję, pchałem na ten biom grzybowy, bo nie miałem w sumie umiejętności ani DPS-ów na to. Znaczy DPS może miałem, ale nie miałem na tyle. O kurde. Ile tu kasy. Tam chyba nawet nie zdążę tego wziąć, co? Dobra, był ryzyk, był fizyk. No, nadujmy sobie. To mieliśmy nadować. O! Nie wiem, że ci many zabrakło. No. Dobra, lecimy dalej. Myślałem, że się uda. Ale znów na myśleniu się u mnie skończyło tylko i wyłącznie. O. O. A kto umarł, ten nie żyje. Rakiety nie są w sumie złe. My mamy delikatne przejście. O, ja tu pazera jestem, wiem. Ja tu pazerny jestem. A tyle golda piechotą nie chodzi. No i patrzcie, kurde, jedna różdżka była przez cały przebieg. No i to jest HP up. Tyle dobrze. Ale znów nie ma żadnego fajnego... Żadnej fajnej różdżki, nie żadnego fajnego, tylko żadnej fajnej. No i słuchajcie, schodzimy tu już na dół powoli. Ała. To w ogóle się kurwa schoinki urwał. U mnie kurwa... Oj, no i zaraz umrę i będzie tyle. Serio, nie przejdę tutaj. Nie mam jak. Crazy Frog nie żyje?
Tragiczna kurwa różdżka. Tragiczna różdżka, naprawdę tragiczna. 15 HP. Wyłazimy na dół, o ile nam się w ogóle uda zejść na dół. To też nie jest pewne. W sumie portalu nie widzieliśmy. Gdzieś tu powinien być. Uda się zejść, czy się nie uda? Dobra. Złazimy niżej. Pięta góra, magnum opus. Berserkium zamrażający płyn, to mi jest niepotrzebne. Wylejmy to cholerstwo. Mi jest potrzebna woda w tej chwili. To w sumie chyba jest azot nawet, jeżeli chodzi o grę. O takie realia jakby rzeczywiste. 100%, 100%. Bierzemy to. 430 golda to tak nie poszalejemy zbytnio. 20-27. Fajna, tylko mana. Mana znów. Ale światło było. Znów mana. Mana. I znów mana. Naprawdę nic mnie tu nie zadowala. A tu przynajmniej może jakieś fajne. Homunculus. Za każdym razem, gdy opuścisz świętą górę, przywołany jest pomocny homunculus. Mieliśmy to. To jest w sumie do dupy. Rób na krew, wybuchające zwłoki. Nic znów ciekawego. Zdrowa eksploracja. Za każdym razem, gdy trafisz na nowego obszaru, odzyskujesz 60 punktów zdrowia. To jest fajne. Pociski zdają się przez ciebie przechodzić. No i zwiększona pojemność różdżki. No, może fazowanie. Zdrowa eksploracja, niech będzie. Co możemy kupić? Możemy kupić to, ale to nam jest niepotrzebne. Fazowanie mamy 9. Jezu, tragedia. Tragedia. Prawda. Nic fajnego. Nothing. Co ty tu już robisz, gnoj? No bez jaj. Ej, gro, czy ty nie uważasz, że to było troszeczkę za szybko? Nie uważasz, że takie rzeczy nie powinny się tutaj dziać? Jezu, nawet tu jeszcze nie przejdziemy. No nie zacinaj się, proszę. Śmieszne, z tą różdżką jest naprawdę śmieszne. Mam nadzieję na coś lepszego. Jak nie, teraz nas te gobliny kurwa pozabijają i będzie koniec gry. Game over. Tragedia, ta różdżka to jest tragedia. Umrzyj. Dobra, nie żyje. Też umieraj. Proszę, coś ciekawego. 03015, ładowanie many 103. No nie jest źle. Ale to jest akurat tragedia. Perki tragiczne. Różdżka już taka tragiczna nie była. Więc sobie może coś zróbmy z niej. O ile coś się w ogóle da zrobić z niej, bo w sumie właśnie jest. Dobra, nic się nie da z niej zrobić. Ale przynajmniej o tyle jest profit, że jak teraz nam zabraknie w tej manę, przepraszam, to przynajmniej mamy z czego strzelać. Oj. Pożar się, Boże, te różdżki. O, kolejna różdżka. A? 0,12, 0,38. To już jest ciekawe. Esencja w potęgę. Zwiększa obrażenia zadawane przez pociski na podstawie liczby pobliskich stworów. To jest fajne. Tylko plus 33 opóźnienia. Tragedia. O Jezu. O Jezu. Co to jest?
Dobra, to już nie jest złe. Nie jest super, ale nie jest źle. Dobra, jest źle. Jest źle, jest kurwa do dupy! No co? Tu się dzieje? Co tutaj się odwala? Co tu się odpieprza? No! No ty gnoju parszywy! Dobra kochani, ale widzę, że to właśnie nadszedł koniec odcinka, tak więc dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!